5 minuty i w tym czasie doliczonym też sporo się działo. Gdybyśmy mieli to, co się wydarzyło wczoraj w Bytomiu, streścić, skomentować w takich dwóch prostych zdaniach, to bym powiedział tak o Polonii Bytom. Tak się zostaje w tej lidze i o Arce, niestety dla Gdynian, tak się z tej ligi spada, bo niewykluczone, że to był mecz, klucz dla Arki do tego, by w Ekstraklasie się utrzymać. Żadnego zwycięstwa w 2009 roku, okoliczności, w których przegrywa Arka mecz w Bytomiu, naprawdę no, powodów do optymizmu tutaj nie znajduję, ale może pomogą mi ci dwaj przystojni dżentelmeni obok mnie. Znaczy, wydaje mi się, że tak. No, Arka, pamiętamy, tydzień temu niezwykle szczęśliwie wywalczyła punkt, wydarła punkt po błędach Fojuta. Zremisowała przegrany mecz, a tutaj tak, przegrała a tutaj, wygrany właściwie. Dokładnie. No, oczywiście bardziej boli właśnie to, co się stało w Bytomiu, prawda? Kiedy się przegrywa wygrany mecz, tak mi się wydaje, bo to zawsze jest zero. Widać, że tam już też są nerwowe ruchy. Nagle w bramce pojawił się Andrzej Bledzewski, który zastąpił Norberta Witkowskiego. Witkowskiemu nic się nie dzieje, nie jest kontuzjowany. Po prostu tak uznał trener, że musi sobie odpocząć i ma wrócić na następne mecze, ale to też widać, że jest jakaś taka rotacja, która ma w założeniu poprawić jakość gry obronnej, ale nie widać tego było dzisiaj. Arka Gdynia, no tak jak powiedziałeś, no, idzie chyba już taką prostą drogą do pierwszej ligi, aczkolwiek nie skreślajmy jej, na pewno będzie walczyć do końca. Za chwilę gra z Ruchem Chorzów i to też będzie mecz znowu. No to będzie tak. Nie mówi o 6 punktów. 97. spotkanie ostatniej szansy dla Arki, dla Krakowi, dla Górnika Zabrze, bo tak właściwie mówimy co tydzień, ale tutaj to już chyba, Kazek, trzeba dzwonić do Kaszpirowskiego, żeby podnieść morale drużyny, no bo czują się arkowcy pewnie tak, jakby dostali od Tysona, odwrócili się w drugą stronę, a tam już by czekał Wałujew naprawdę, i wyjeżdżał z lewym sierpowym. Po tym meczu szkoda mi było Arki, dlatego że Arka zagrała jeden z lepszych meczów. Dobry tak. Mecz. Dlaczego dobry? Dlatego, że nawet po strzeleniu bramki ta drużyna nie cofnęła się, ta drużyna miała sytuację, wzięliśmy Nicińskiego, wzięliśmy tam następną sytuację, najpierw jak gdyby, to wcześniej jeszcze Szerfen zaczął dobrze tą drugą połowę, później były akcje dla Arki i Arka właściwie cały czas na dystans trzymała tą Polonię Bytom. Polonia Bytom właściwie bardzo długi czas nie zagrażała Bledzewskiemu, Bledzewski praktycznie nie interweniował w tym meczu do pewnej minuty. Co się stało? No ta zmiana jednak, Trytko wszedł i to ewidentnie jak gdyby pokrył spalonego, trochę się, no nie wiem, no nie był w meczu, więc tutaj na pewno oczywiście nie można winić tutaj trenera, że zrobił tą zmianę, no ale faktycznie od tego błędu się zaczęło. Natomiast no w końcówce Trzeciak pokazał klasę, z tą lewą stroną chodził niemiłosiernie i to nie tak, że tylko wrzucał takie piłki w to pole karne, tylko przemyślanie jakoś tak, wiedział komu zaadresować tę piłkę i dzięki niemu na pewno też Polonia by tą końcówkę tak dobrze skończyła. I jeszcze jedna rzecz. Słowa uznania dla kibiców. Kibice, mimo to... Nieprawdopodobny mimo to, był to fajny. Ja po prostu przecierałem oczy ze zdumienia. Mimo to, że drużyna przegrywa, kibice dopingują, ale jeszcze głośniej. Właściwie im bliżej końca, tym było jeszcze głośniej. Natomiast taki trans spadli od początku pada, i to na pewno nakręciło. To, że Polonia wygrała, to myślę, że to jest w dużej mierze zasługa ich kibiców, bo byli z nimi do końca i wierzyli w to, że Polonia zdobędzie w tym meczu 3 punkty. Uchwalmy szybko Adriana Klepczyńskiego, bo ja słyszałem, nieraz był winowajcą porażek. Ja się Wrocławiu. Przyznaję, że go krytykowałem też po meczu przy Konwiktorskiej przeciwko Polonii. Ale pamiętam, trener Motyka go krytykował po porażce we Wrocławiu 0-3, także naprawdę, a teraz już dwa mecze i wygrywa mecze, czy tam dokładnie, z Krakowią wygrał, tak, mecz Polonii Bytom. Tutaj też, gdyby nie jego gol, to już dokładnie. Polonia się mogłaby powiedzieć. Się nie podnieść. Tak jest, brawo Kaziu, szpila taka, wiesz, że zabolała. Czas na podsumowanie wyników meczów, które za nami w 27. kolejce.